świadczymy usługi informatyczne w dość specyficzny sposób. Wyszliśmy od firmy jednoosobowej, albo nawet od firm jednoosobowych i wszystko polegało na bliskim kontakcie z klientem. Ostatecznie w tym momencie obsługujemy mało klientów, ale wszystkich od samego początku do samego końca. Dzwonią do nas nawet, jeżeli potrzebują wybrać nowy telefon i nawet operatora komórkowego. Wszyscy nasi klienci mają strony internetowe, wszyscy nasi klienci pracują w chmurze w taki czy inny sposób. Wszyscy nasi klienci potrzebują dodatkowych rzeczy poza pocztą, bo pocztę akurat trzymamy gdzie indziej, nie na hostingach. Mamy kilka hostingów, natomiast taki jak wasz mamy jeden. Jeden wykupiony u was, jeden swój, jeden gdzieś tam zorganizowany, niezależnie, chmurowy, poza Polską. W zależności od potrzeb klientom rekomendujemy albo takie rozwiązanie, albo inne. Więc jest to dopełnienie naszych usług. Po prostu. Bez tego czulibyśmy się niezręcznie. Tak? Informatyk, który świadczy usługi od początku do końca, taki concierge informatyczny, musi po trochu znać się na wszystkim, po trochu móc poświadczyć wszystkie usługi, a jeśli nie, to mieć dobrych przyjaciół i dostawców, którzy mogą to zrealizować. Jestem zachwycony. Dla mnie najważniejsze we współpracy ze wszystkimi dostawcami, jak pomijając poziom usługi, tak? Bo tu można sobie znaleźć, generalnie ten top dostawców w Polsce ma bardzo podobny poziom. I to nie ma większego znaczenia. Natomiast kontakt z wami, kontakt telefoniczny jest absolutnie fenomenalny. Jak gdziekolwiek mamy najdrobniejsze pytanie, wolimy do was zadzwonić, bo tak, telefon odebrany prawie od razu, to jest niesamowite. Rozmowa bardzo przyjemna na luzie. Normalnie jak mam zadzwonić do innego dużego operatora w jakiejś sprawie, przecież miałem, bo już przy takimi rzeczami nie zajmuję, ale jeżeli nie zleciłem pracownikowi, to było, o Jezu, nie, tylko nie to. A to was, o, zadzwonię sobie do pani Ani, super. Dokładnie tak wygląda. Ta współpraca, nauczyłem się tego już dość dawno, zanim jeszcze zajmowałem się informatyką, jak pracowałem w firmach szkoleniowych, sprzedaży, na przykład kart kredytowych, że w obsłudze najważniejsza jest rozwiązywanie problemów. Wiadomo, każda usługa, którą świadczysz, będzie miała jakiś problem, będzie miała awarię, tak samo będzie i u was. Ale wiemy, że jak do was zadzwonimy, będzie zrobione od razu, bez żadnych problemów. Nikt nie będzie miał do nas pretensji, że raczymy się do was zwrócić, że coś tam nie działa. I to po prostu nie muszę myśleć o tym, że mamy u was hosting. Nie muszę brać tego w ryzyku prawie w ogóle. Tak? Pytanie rzeka. Tak? Jedno najważniejsze. Mamy dwa najważniejsze. Jedno od strony osobowej, drugie od strony technologicznej. Jak zaczynaliśmy robić sklepy internetowe, to nie było jakoś strasznie dawno, powiedzmy w okolicach do 10 lat temu. Więc to nie było otwieranie rynku w Polsce. Ale pojawiały się problemy ze sklepami, które stawialiśmy. One były związane typowo z usługami na hostingu danego hostingodawcy, jednego z największych ówcześnie w Polsce, których nie dało się rozwiązać. Takie mieli parametry i koniec. Nie było to ani łącze internetowe. Gdzieś tak był skonfigurowany serwer. Jedyne porady na najbardziej specjalistycznych forach informatycznych były: zmieńcie dostawcę. No i trzeba było przekonać klienta, żeby zmienił dostawcę. Więc to były największe problemy, zawsze z jakimi się spotykaliśmy, techniczne. Czyli właśnie wybór odpowiedniego hostingodawcy. Drugi problem ze sklepami internetowymi, ale także ze stronami, zawsze polegał na tym, żeby przekonać klienta, że najważniejsze jest to, jak ludzie będą odbierali jego sklep, a nie co się jemu podoba. I jeżeli tego się nie uda z klientem przeskoczyć, to ten sklep nie będzie miał szansy, tak, na powodzenie. Albo dostanie po łapach taki właściciel sklepu, tak? albo odbierze ciężką lekcję, podniesie się i naprostuje, albo będzie w ciągłej stagnacji, albo spadnie na dno. Szkoda inwestować. Trzeba zobaczyć, czego chcą ludzie, którzy mają od ciebie kupować, a przynajmniej wiedzieć o tym, że na to trzeba zwrócić uwagę.